Dzisiaj uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Ełku goszczą w pierogarni babci Frani. Opowiecie nam trochę o waszej pracy, co tutaj robicie? Od paru lat współpracujemy z pierożkarnią u babci Frani i przychodzimy tutaj w ramach realizacji praktyk zewnętrznych. W ramach mojej pracowni to jest pracownia aktywizacji zawodowej. Przychodzimy tutaj z wielką przyjemnością, ponieważ atmosfera jest bardzo przyjazna. Nasi uczestnicy tutaj czują się prawie jak u siebie w domu, prawda, Kasiu? I zawsze chętnie przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy raz w tygodniu i ta praktyka trwa w zależności od potrzeb, które tutaj nam sygnalizują pracownicy. I też ważne jest to, że przychodzą tutaj chętnie zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. Chłopcy też uczą się i później to wykorzystują też u siebie właśnie w domu. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli mogę, to proszę innych pracodawców o to, żeby również nie odmawiali współpracy, bo my robimy to w taki sposób, żeby nie utrudniać realizacji zadań żadnemu pracodawcy. A dla naszych uczestników jest to szalenie ważna sprawa, bo uczy ich samodzielności, dokładności, odpowiedzialności i pozwala na poszerzenie kontaktów społecznych. To jest bardzo ważna rzecz. I co na przykład robicie? Fontany. Pomagamy sobie nawzajem. A gotujecie coś czasami na kuchni? Roimy warzywa. Czyli taką wstępną obróbkę, bo wiadomo, tutaj są bardzo, no, są pewne wymogi, gdzie nie wszyscy możemy tutaj wejść na kuchnię. Ale pomagamy właśnie przy wstępnej obróbce warzyw. Dobre mają pierogi? Jakie mają pierogi? Pyszne. Tak, te pierogi i w ogóle inne dania można polecić z całą odpowiedzialnością wszystkim Ełczanom i gościom. Serdecznie polecamy warsztaty terapii zajęciowej. Nie mamy nic innego, jak życzyć cały czas tej samej werwy, tej samej energii, masy nowych pomysłów i kreatywności niegasnącej cały czas. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.